brawa! Dzień dobry wszystkim. Jesteście tu czy tylko? Widać was i słychać was. Jak tam? Dobrze. U mnie trochę mniej dobrze, natomiast mam nadzieję, że dam radę wam coś zaśpiewać. Trochę jest tych koncertów, jest trasa, więc trochę się dzieje w moim gardle. Natomiast jeżeli będziecie znali jakiś utwór, na pewno was zapraszam do wspólnego śpiewania. Będzie bardzo miło. Ja się ucieszę, wy mi pomożecie. I będzie po prostu sympatycznie. Kto zna, pierwszy utwór nazywa się Tajna Misja. Właśnie w takiej aranżacji akustyczno-jazzowej. Bosko, tak było nam, czy to nie mogło trwać? Nagły dreszcz i już wiesz, ktoś nie znosi nas. Diabeł stróż trącił się i wszystko jest nie tak. Więc co w mi jest, co w mi jest, czego nie mam ja? Czego nie mam ja? Blask i mrok pogubiona w snach. Blask i mrok, co więcej miałam dać? O, o, to moja tajna misja. O, o, to jest mój cel. O, o, ja muszę cię odzyskać. Czy wystarczy chcieć? Zdradzisz mi, powiesz jak? Mogę zdradzić ja. Chyba nikt nie zna mnie. Ja do końca gram. Oto ja, cała ja. Ja nie dam zabrać cię. Więc czytaj to z moich ust. Ja nie poddam się. Ja nie poddam się. Blask i mrok pogubiono w snach. Blask i mrok, co więcej miałam dać? To moja tajna misja. To jest mój cel. Ja muszę cię odzyskać. Czy wystarczy chcieć? Przepraszam was, po prostu nie jestem w ogóle w kondycji, aż mi głupio przyznam. No jak nie? Natomiast przepraszam. Chcesz tabletkę na gardło? Tabletka na gardło nie działa, bo tabletka jest na gardło, a ja mam struny takie... No, wiesz, zniszczone. Niestety nie ma czegoś takiego na poprawę strun głosowych jak spokój i niegadanie, co w moim przypadku jest totalnie nierealne. No tak. Nawet jak nie mam obowiązków, to non-stop gadam, więc...
Taka niestety jestem. Ale zaśpiewamy, mniejsza z tym, zaśpiewamy wam utwór, teraz będzie Lalalaj. Nazywa się Lalalaj. Jeżeli znacie, a choćby jakbyście nie znali, jest bardzo łatwy do zaśpiewania. Więc jakby już drugi refren jest ciągle Lalalaj w kółko, to jak dacie radę zaśpiewać ze mną, będzie fajnie. Prosty tekst. Nic głębokiego, bo sama to napisałam. Właśnie z tej płyty Inna, której ją promuję. To popowy singiel, natomiast zagramy wam właśnie w takiej wersji pianino, gitara, wokal. I postanowiłam, że zabiorę te okulary z teledysku, bo wyczuć się w trochę te role. Tu. Stracenia jeszcze mam, nie chcę już na nie.
Martin. Ona, Ewa, pana mi to powiedziała, ale... I oczywiście ona, Ewa Farna, brawa! Dziękuję bardzo. Ewo, siadaj wygodnie. Już mam siadać? Pewnie. Czekaj, tu mam inny mikrofon. Tu, tu, tu? Działa. Tu, tu, tu? Działa. Dobrze pamiętam. Świetnie było. Wiesz co, tak trochę się męczę, ale... Bez śpiewania nawet nie było po co przyjeżdżać, wiesz, więc... No tak, tak, ale naprawdę, mimo chorych strun było świetnie. Prawda? O, brawa, 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 brawa! Kochani, jesteście naprawdę. Wydaję. Dziękuję ci. Proszę bardzo. Wiesz, jutro następny koncert, więc trochę się boję, ale... Dasz radę. Ewa, zaczynamy od tego tytułu. Winna, inna, W małe, przekreślone, jak? Czytamy inna. Czytamy bo inna. To jest inna Ewa. Natomiast taki, powiedzmy, no to jest sprawa graficzna, żeby tylko podkreślić nawiązanie do płyty przedtem, która była winna z pytanikiem, a teraz skreśliłam to i jestem tylko inna. Ale oczywiście, wiesz, napisać to tak, żeby wszystkich artykułach dalej było zrozumiało, że to jest skreślone W, to w ogóle straszna komplikacja, więc tylko na płycie jest taka... Taki smaczek, ale tak naprawdę płyta nazywa się Inna. Inna. I teraz już wszystko jasne. Podobno na inną pomysł pojawił się już 3 lata temu, to prawda? Tak, to prawda. Właśnie Honza, który grał na klawiszach, miał koncert absolwencki. I to właśnie wyglądało tak, że zaprosił mnie do swojego chyba 3-godzinowego koncertu jazzowego, że tylko zmieni moje dwie piosenki i czy zaśpiewam z nią. Mówię, jasne, oczywiście. Klub, nie wiem, z 50 osób. I to się odbyło i było to bardzo naturalne, piękne i poczułam się fantastycznie w tych klimatach, więc postanowiłam coś takiego zrobić. Trwało to 3 lata, ale myślę, że teraz jest fajny czas i bardzo jestem dumna z tego, naprawdę. Nie tylko jak ta płyta brzmi, choć są tam błędy oczywiście, ale ta atmosfera tej płyty oraz jak wygląda, jak wiesz, dotykam ją, po prostu spałam z nią pierwszego dnia nawet. Naprawdę? No, naprawdę. Wiesz, bo to nie jest taka pusta lalka, tylko to jest coś... Jest treść, jest... Ale wcześniej też nie było pustej lalki, no, no halo, halo. No tak, ale teraz takie, wiesz, takie fajnie, no, fajnie podotykać, jest fajna. Fajnie podotykać, fajnie posłuchać, proszę państwa, przede wszystkim. Ale rozumiem, że musiałaś dojrzeć do myśli, żeby wydać taką płytę, no bo 3 lata temu zaśpiewałaś po raz pierwszy utwory takie akustyczne, no, a w międzyczasie wydałaś jednak album taki mocniejszy, ostrzejszy. Tak, tak, tak. Natomiast ta płyta, która właśnie teraz tutaj się pojawiła, została nagrana już rok temu w studio. Czekaliśmy na tą właściwą chwilę. No bo jednak to nie jest płyta do letnich, ciepłych wieczorów, półnagich, ubranych dziewczyn, wiesz, na openerowych koncertach, ale to jest taka jesienna płyta właśnie do dobrego wina, do fajnej herbaty, jak zawsze to powtarzam. Więc teraz to jest ten czas. A może ty po prostu dojrzałaś? Może trochę tak, bo jednak myślę, że gdzieś tam jest to taki krok, wiesz, odważny, ale ja jestem z niego bardzo dumna i na pewno nie żałuję. Nawet jakby się płyta, wiesz, nie sprzedawała jakoś tam zajebiście. A to jest niemożliwe. To jest to coś, co ja potrzebowałam zrobić, co jest dla mnie takim smaczkiem. Dla mnie to jest płyta deluxe i jest piękna i po raz pierwszy jestem na okładce z zespołem, bo właśnie ta płyta powstawała razem z zespołem i to nie jestem tylko ja. Nie powinna być na okładce moja twarz i nowa Ewa Farna, bo tak naprawdę są już utwory, które się pojawiły, są single, Bez łez, Tajna misja, Ewakuacja, Znak, Cicho, przerobione na taki styl i są tylko 3 nowe utwory, więc to jest ten moment, kiedy powinna się pojawić z zespołem na okładce i powiedzieć, wiecie co, tak to właśnie powstawało. Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że dzięki tej płycie może grono twoich sympatyków się powiększyć? Bardzo bym się cieszyła, oczywiście. Akurat ta płyta nie jest z myślą o czymś takim, ale może właśnie dlatego uda się. Czasami jak bardzo chcemy, to się nie udaje. A jak tego niechcenia coś powstaje, czasami po prostu totalnie naturalnie, to ma to fajne branie. Więc ja bym się bardzo cieszyła, jestem z tego bardzo dumna i właśnie też, że jesteśmy w trasie z tą płytą i naprawdę na razie są bardzo fajne i pozytywne reakcje.
No właśnie podgaduję cię pod to, że może się rozszerzyć krąg twoich sympatyków, dlatego, bo dziennikarze pieją z zachwytu. Piszą w recenzjach, że Ewa Warna, artystka przez wielkie A. A czy, dzięki czy, tej płycie, na przykład. Czytałaś recenzję? No pewnie, że tak. No co ty? No tak, no to rozumiem, że się cieszysz. No tak, no musisz linka mi przesłać, bo nie czytałam jeszcze, bardzo się... Tak, ja jestem otwarta na konstruktywną krytykę, jak najbardziej przyjmuję wszystkie rzeczy. A jeżeli są, wiesz, pozytywne opinie, to się bardzo cieszę, bo... Jestem naprawdę zadowolona z tej pracy. Masz taką piosenkę, z której najbardziej jesteś zadowolona, z tej wersji akustycznej swojej piosenki sprzed lat, z której jesteś najbardziej zadowolona? Wiesz, to z tych najbardziej jazzujących, więc na pewno nie przegapi Ewakuacja. Natomiast Znak jest też tak dziwny. To jest w ogóle fajna historia, bo utwór Znak jest nagrany tylko z pianinem, ale to pianino zostało jakby wyseparowane, że tak powiem. I grają tam na tych strunach wielkiego pianina, grają klucze, pasek, telefon, podstawka pod piwo. Naprawdę? Tak, tam po prostu dajesz pod te struny różne wiesz, dziwne przedmioty, które tworzą ciekawy dźwięk. I więc to jest naprawdę tylko pianino i brzmi ono tak dziwnie, ponieważ jest wyseparowane takimi, wiesz, dziwnymi rzeczami. Nawet chyba łyżka tam, jakby akurat zjedliśmy złą zupę, więc zjedliśmy tam w ogóle tą łyżkę. I ona tam gra, więc to jest po prostu czad. Czy to jest kierunek, w którym ty teraz będziesz szła, czy będzie tak, że będzie Ewa Farna taka akustyczna i taka ostrzejsza? Wiesz co, bardzo mi się podoba granie openerowe, bo ja jednak jestem młodą i energiczną dziewczyną. Natomiast to jest taki przedsmak tego, co chciałabym chyba kiedyś robić, wiesz, na pewno nie widzę siebie jako Madonna, która ma, nie wiem ile ma, 55-60 lat. Wciąż 18. No właśnie, właśnie tak. I skaczę, wiesz, po scenie jest elektro, jest disco i to totalnie mój kierunek. Ja bym, jakbym była troszeczkę starsza, to bym poszła, wiesz, już w klimatach takich. Natomiast ja myślę, że każdy ma mieć swoje drzewo działalności. Ja mam też swoje korzenie, swój pień. To jest chyba taka pobrokowa, energiczna Ewa. A z tego pnia po prostu są różne gałęzie. Teraz akurat taka gałąź w tę stronę. Bardzo mi się spodobała. Ja nie boję się nowych wyzwań, natomiast chyba warto z powrotem wrócić do tego pnia, gdzie, wiesz, żebym była ciągle rozpoznawana z jednego gatunku. Natomiast jakby się udało latem jeździć wielkie sceny z LEDami, ze światłami, wiesz, i jedziemy, skaczemy pod sceną, a jesienią jechać takie właśnie na siedząco, trasy zamknięte, to dla mnie idealnie. Pamiętam, jak Reni Jusis wydała swój Iluzjon po tych mocnych, fantastycznych, elektronicznych płytach. Mówiła, że ciężko jej było w studiu odnaleźć się w takim spokojniejszym klimacie. Jak to było z tobą? Ciężko było nagrywać te kawałki w takich wersjach? Wyłączyć ten power w głosie. To wyglądało tak, że my mieliśmy studio wynajęte na 3 dni. Mój zespół nagrywał wszystko, tak naprawdę instrumenty nagrywały się razem, takim starym sposobem. I stwierdziliśmy, że na nagranie wokali mamy 1 dzień. Więc tak naprawdę nagrałam te piosenki, można powiedzieć, w ciągu 1 dnia każdy utwór prześpiewałam 2-3 razy. I zostało nagrane. Nie było bardzo jakieś dużo edytowania, poprawiania. Tam są błędy, tam słychać trochę, że to nie jest idealne miejscami. Natomiast chciałam oddać, wiesz, takie niby life in the studio, po prostu tak. Ale przez to jest prawdziwe. Przez to jest prawdziwe. Jest prawdziwe i tak, czasami mi się udaje, wiesz, gdzieś zaśpiewać coś nie w ton. Na pewno ta płyta nie miała być perfekcyjna, takie, że popowa, perfekcyjna produkcja, więc tutaj postanowiłam, że pokażę. Czasami nawet nie jest ten ton trafiony, ale jak jest fajna emocja w tym, to wiesz, zostawiamy to. Mamy inną, to CD numer 1, a CD numer 2, co się na nim znajduje? Dla ciekawskich nowe 3 utwory, bo jednak nie wydało długo nowości. Są 3 utwory, które pisaliśmy w takiej drużynie polsko-czesko-szwedzkiej. No i utwór 4 w silnych ramionach, duet z Tomkiem Lubertem, który pojawił się chyba rok temu na jego solowej płycie, natomiast na moim nośniku nigdy on się nie pojawił, więc teraz ten czas, kiedy go prezentuję. Mhm. Całość promuje utwór Tu. Tu. Mhm. Tak. Zresztą już świetnie radzi sobie na listach przebojów. Czy ta płyta wyjdzie w Czechach także? Będzie czeska wersja akustycznej Ewy? Nie do końca, ponieważ w Czechach pojawiła się też właśnie chyba rok temu już DVD. Właśnie z takiego koncertu akustycznego, przyjemnego. I brzmi ono trochę inaczej. Ta płyta jest bardziej, wiesz, no, płytowa, ma okładkę, jest nakręcona w studio, tam to jest DVD z żywca. Więc wiesz, trudno wydawać takie same rzeczy na rok w rok, to nie ma sensu.
Wyjąłem wkładkę do płyty z listą koncertów. Powiem ci, tak, że imponująca. Ładnie, tak? Ładnie. Dwa koncerty już za tobą, Warszawa i Łódź. Jak reaguje publiczność? Wiesz co, no Warszawa była niestety, powiem szczerze, że zrobiliśmy bardzo wielki błąd. I to jest to, że Warszawa, która miała bardzo fajnych gości w publiczności, która była pierwszym koncertem, to nie powinna być pierwszym koncertem, ponieważ to jest taka próba generalna i tak naprawdę jeszcze wszystko się próbuje, się od światła przez dźwięk, aż po to, czy playlista się zgadza, czy to, co mówię między piosenkami, czy jest okej. Okay. Więc z Warszawy akurat co dotyczy mojego wokalu i tak dalej, nie byłam jakoś tam mega zachwycona ze swojego wokalu. Kto był w Warszawie na koncercie? Jak o! Było? Super! No widzisz. Bardzo się cieszę, natomiast każdy tam widzi swoje błędy w swojej robocie. Ale w Łodzi już było naprawdę, jakby się tak udało występować, jak w Łodzi zaśpiewaliśmy i zagraliśmy, to bym była bardzo zadowolona. Więc następnym razem Warszawy nagrywanie takiego, powiedzmy, DVD materiału zostawimy na później, żeby już myśleć, ten materiał jest wżyty i taki po prostu, żeby było luźniej, bo byłam strasznie zestresowana, więc trochę mi żal tej Warszawy, natomiast no trudno, no, uczymy się na błędach. A czułaś się, jakbyś drugi raz debiutowała? Miałaś takie poczucie? Trochę tak. Miałam wielką świadomość tego, co się wydarzy, kto wszystko siedzi na sali, kto przyjechali rodzice. No i wszystko się próbowało od zera, więc trochę było tak stresująco bardzo. Ale wszystko świetnie wyszło, sama słyszałaś. Przed tobą jeszcze 8 koncertów. Rozumiem, że jesteś gotowa i ruszasz w trasę. Już jutro Poznań. Tak, jestem gotowa, nie wiem jak jutro, bo jak słyszeliście z moim głosem, jest zajebiście. Natomiast chyba wystarczy się dobrze wyspać, zjeść surowe jajko. Tak mówią. I może będzie dobrze. No musimy dać radę, ja się bardzo cieszę, że jest taka trasa. Po raz pierwszy, wiesz, mam trasę biletowaną z takim materiałem, ale tak szybko mi płynie ten koncert. On trwa chyba godzinę 40 minut, ale tak szybko on płynie i tak dobrze się w tym czuję, że w ogóle... Wiesz, o, to już kończymy ostatni numer, w ogóle nie wiem, kiedy to się stało, więc dla mnie bardzo się cieszę, że ludzie przychodzą i że ludzie biją brawa na takie utwory. Trochę, wiesz, ubrania takie trudniejsze do zrozumienia. Czyli teraz mamy tę płytę, ale w nowym roku wracasz do takiego koncertowania ostrzejszego, tak? No latem na pewno, natomiast zobaczymy, czy się będzie działo dalej. Ja na razie na tyle żyję tą płytą, że nie wiem, gdzie dalej mnie poniesie. Natomiast wiem, że wydam następną płytę dopiero, kiedy będę miała koncepcję jak do swojego wizerunku artystycznego, tak do muzyki, żeby... Wiesz, bo teraz siedzimy, opowiadamy o tym, a ja muszę mieć co mówić, nie? Może być tak, wiecie, nagrałam płytę, bo tak mi się, nie wiem, chciało, to napisałam taki utwór, to taki, tu siaki, tu śpiewam jazz, tu elektro, tam pop. Więc muszę mieć zawsze jakąś myśl, którą chcę przekazać ludziom. No i pisanie piosenek jest dla mnie z biegiem czasu trudniejsze i trudniejsze. Jestem bardziej wymagająca wobec siebie, nie chcę śpiewać aż tak tylko o czymś, więc... Nie wiem w ogóle, gdzie mnie poniesie z następną płytą. A sama kogo słuchasz? Ostatnio, no właśnie takiej chyba muzy trochę. Podoba mi się bardzo Ed Sheeran, podoba mi się bardzo Sia, podoba mi się... No Adele, nowy singiel oczywiście. Emily Sande bardzo lubię. Czyli spokojniej. Teraz spokojniej. Wolę tak zdecydowanie. Zajebista płyta James Arthur, ale to już starsza płyta. Ewo, wszystkich informacji na twój temat, na temat koncertów można szukać w internecie. Gdzie dokładnie? Przeczekaj. Ewafarna.com. Na Facebooku też, rozumiem. Na Facebooku akurat też, bo Facebook jestem bardzo aktywna, mi się wydaje. Natomiast żadne inne Instagramy, jakie są jeszcze? Snapchaty są jeszcze. Jeszcze coś jest? Twittery jeszcze są, tak. To nie ja. Nie mam je tam oficjalnie, więc... Czyli Facebook i strona internetowa. Facebook i strona internetowa, to właśnie ja, tak. Ewa, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. Inna w nowościach w Empiku w całej Polsce, także na stronie internetowej Empiku do kupienia. A Ewa już teraz do państwa, specjalnie dla państwa zapraszamy do ustawiania się w kolejce. Kolejka tym razem zaczyna się z tej strony.